A więc witam, jestem Beran, a oto wstęp z gry Verbis Victicus. Dokładnie tak, taki wstępik. To jest demówka jak na razie. Bardzo piękna demówka jest. Wspaniała, że tak powiem, bo kieruje się słowami. Wypowiadamy tekst naszych czarów własnymi słowami przy pomocy mikrofonu. Właśnie tak. I naprawdę to wszystko działa pięknie. No, jeszcze jest niedopracowane do końca to wymawianie czarów, bo to jest ciężkie do okumania przez komputer. Właśnie po raz pierwszy to jest gierka na peceta, żeby taka była. Z tego co pamiętam. No. Nie wiem, czy wyszła do tej pory od tamtego czasu, kiedy wyszło to demo, czyli w 2011. Jeszcze druga taka gierka, co sterowanie mikrofonem. No ale to jest naprawdę piękna i jest tworzona do dziś. Co mnie wkurza jak nic. Chciałbym sobie pograć w full wersję. Mogliby wypuścić kolejne demo jakieś, nie wiem, co będzie dalej i tak dalej. To jest wspaniała gierka, wszystkim się spodobała. Ja ogólnie kręcę troszeczkę tę gierkę po czasie. Myślę, że może w najbliższym czasie wyjdzie. Choć nie jestem pewny, no nie za dużo się dzieje z tą grą na głównej stronie. Jakiś event tam ma być, może powiedzą dokładnie kiedy w końcu wyjdzie ta gierka. Tam pisali 2013 rok, chyba event jakiś, coś w tym stylu. No, spalamy tutaj kolumny. Jedna się ewidentnie zabaliła, ale się przynajmniej pięknie świeci. Jak wszystkie. Odpalamy, odpalamy. No, pięknie. Tutaj jeszcze dwie. I jedna nam została. Jump! No i obrót skoku. Konkretnie nierealistyczna, ale tutaj jest tak ustawione, że kamerka się obraca. No i tutaj mamy piękne zejście. Wspaniała grafika. No, ogólnie słyszałem, że to podobno jest jakaś gierka indie, że indywidualna firma. Nie kojarzę ogólnie, co to znaczy do końca gierka indie. Wiem, że jakoś, że przez indywidualną firmę, ale wszystkie gry indie, co do niej do tej pory słyszałem, to ogromna grafa i tak dalej, tylko dobra fabuła. Tutaj patrzę, fabuła będzie chyba mega. Ogólnie technologia jest w kosmos. A grafa też jest niezła, bardzo pasuje do tego wszystkiego, choć nie jest do końca aż tak bardzo trójwymiarowa. Mogliby jeszcze dopracować grafikę. Choć ona jest naprawdę dla słabych komputerów. Tutaj mieliśmy pierwszy czar, czyli Let There Be Light. Let There Be Light. No, czasem się nie aktywują od samego początku, bo je trzeba wymawiać powoli. No, niedopracowane jest to, tak jak mówiłem, to jest demo, ale jak na demo to jest naprawdę pięknie dopracowane. No ja już grałem w całą tą demówkę w życiu i mówię wam, nie radzę grać w demówki, oprócz tej. Tak, demówka jest naprawdę piękna i polecam ściągnąć ją z strony twórców, bo normalnie ściągałem skąd indziej. Nie szło, nie wiem czemu, nie chciało się zainstalować. Nie, że gra nie odpala, tylko nie chciało się zainstalować. Tutaj są jakieś kolumny, że tak powiem, z dupy wzięte, znikąd, nie wiem. Ty sobie błądzi, patrzy. Kolumna na prezent, zgubiłeś się! Albo po prostu ten będzie to jakiś dodatek do pełnej wersji gry. Jak na razie. Gierka wygląda jak full, bo jest piękna, wspaniałe kolory. Wszystko piękne, od ręki bije białe światło, które zamienia się w tęczę. No, efekt z fizyki, jak ktoś wie, no ogólnie zna się na fizyce, no, nawet nie trzeba się tego znać. Biały światło rozprasza się natęcznie ze słońcem. Standard. Idziemy dalej. No, czemu ja nie używam shifta? W ogóle tutaj jest coś takiego. No, bez ręki byśmy tutaj nie przeżyli. Łapka papka w akcji. Świecąca łapka papka. Okej, dalej. Prawy się wyłącza. Tutaj mamy kolejne zakręcie. Czyli dokładnie Beam of Light. Zapomniałem wspomnieć, że Let There Be Light się włącza najczęściej. Często za inne czary. To jest stuknięte. Ale podczas nagrywania są takie bugi. Normalnie to mi się prawie, że nigdy tak nie robił. Beam of Light. Beam of Light. No, jak damy głos niższy, no to najczęściej działa, nie wiem czemu. Trochę stuknięte, tak mówiłem przez czas, ale to jest naprawdę piękne pomieszczenie. But I like it green! Okej.
Tutaj, oczywiście, co pomieszczenie, to kolejny czar. Myślę, że jak będzie pełna wersja, no to aż tak ich sporo nie będzie, bo tutaj mamy książkę i się będzie zbierać sporo w pizdu, że tak powiem. Ale bardzo jest fajne to, że możemy tutaj sobie przeczytać, jaki jest czar drukowanymi literami jest. I patrzcie, nawet jest, jak się to mówi. Beam of light. No i zawsze jest przecież ten sam translator. Let there be light. No. Tutaj jest kolejny czar. Działa tylko na takie znaki, czyli follow my will. I to ogólnie działa na przeróżne systemy. To jest taka magia mechaniczna. Budujemy mosty. Wszystko można zrobić z tego. No ogólnie tutaj jakiś dźwięk, który się często baguje. Taki, no dodany, nie wiem po co, to nie można by było spokojnie przejść bez niczego. Ale to pewnie przez ten nasz czar, który aktywuje aż tyle rzeczy. Tutaj takie ciekawe pomieszczenie, z którym mało kto sobie radzi. Ogarnąłem. Follow my will. Follow my will. No, zawsze jak tam inny głos, no to jest inaczej. Follow my will. No, wystarczyło tylko przesunąć dwie kolumny i teraz tylko jeden czar, czyli Beam of Light. Ustawiamy odpowiednie promienie światła czerwonego, które jak się wyciągnie z kryształu. I tutaj jest nasz czas. Follow my will. No, i tutaj pokazałem wam właśnie, że można przedłużyć działanie czaru. No, ledwo przyszedłem, bo akurat nie biegłem ani nic. Ale wspaniale można przedłużyć działanie czaru, tylko przytrzymując przycisk myszki. Tam nic nie ma, jest tylko takie samo pomieszczenie praktycznie, co tutaj, tylko taka figurka nie jest odsunięta. No, widać tam, ogólnie nie wiem, czy na pewno do końca tutaj Let There Be Light, które najczęściej działa oczywiście. Kolejny czar, widzicie, jeszcze odsunięty tam nie jest. No ale tam i tak nie ma żadnego czaru. Tutaj kolejny czar. Mind over matter. Mind over matter. No, pięknie działa. Come to me. Troszeczkę jesteś za blisko. Go away. Go away. No, oddalił się. Nie na mnie, nie na mnie. Dziękuję bardzo. Mind over matter. Ten czar ogólnie najszybciej działa, z tego co ja wiem. Spróbujmy go tak błyskawicznie powiedzieć. Mind over matter. Widzicie? Pięknie działa. Ale te dodatkowe czary z niego, czyli come to me i go away, nie zawsze działają szybko. Come to me. Go away. Go away, bo lecisz na mnie. Dobrze, że mnie nie zabił. No, ale już sobie zablokowaliśmy trochę wyjścia, że tak powiem. Nice. Ewidentnie nice. Mind over matter. Czemu beam of light? Spoko. Mind over matter. Nie trzeba przybliżyć, więc wystarczy tyle. Wyjdźmy sobie tutaj. I tutaj mamy coś ciekawego. Taki symbol. No i tutaj, jak mówiłem, on działa na mechanizmy i tak dalej. Pierwszy musimy sobie tutaj podstawić te dwa klocki. Beam of light. Nie, co ja gadam? Jeszcze debilati się włączy. Nic dziwnego, on się najczęściej włączy. Mind over matter. Come to me. Dziękuję bardzo. Dalej nie trzeba czarować. Tyle. Mind over matter. No, jak jeszcze nam rączka tak majstruje, no to możemy wypowiedzieć zaklęcie, klikając RPM, przycisk myszki. Tutaj. Go away. No, go away to jest blisko. Właśnie tak, dokładnie. Jesteś inteligentny. Niesamowicie. Go away. Go away. Go away. No, trzeba kilka razy powiedzieć, żeby się dalej oddalił. Przybliżmy się. Postaw się, postaw. W tej grze Lego nie działają, widać. Nice. Powiedziałem tylko B.
A chciałem powiedzieć Beam of Light. Nice, ten czar jest niesamowity. Spoko. Ciekawe, czy na tamten możemy zadziałać z daleka. Czyli follow my will. Follow my will. Dokładnie tak, działa. Biegniemy, bo to się zaraz chyba zamknie. Zamknęło się, czy nie? Ło, zamknęło się. Dobra, idziemy. Coś się dzieje. Ło, podłoga się wali. Łapka, papka wystawiona do góry. Ja ginę, umieram, nie! No i łapka, papka zniknęła, pojawił się napis In various verticals to be continued. Na pewno. Już tyle lat na tym pracuję. To jest ciężka gra do zrobienia. Zwłaszcza na jednej filmie czy coś. Myślę, że już na pewno tylko jedna firma to robi. A naprawdę piękne rzeczy są zrobione w tym parcie. Potwory tutaj będą dodawane. Wszystko. Piękna gierka będzie. Piękna. No, to była taka zapowiedź z mojej strony. Oglądnijmy sobie wszystkie te obrazki. Jakaś ognista postać. Nice. Tutaj walka z kolesiem w klatce. Nasza postać po... No, w lewym dolnym rogu była. Skończyły już się wszystkie obrazki. A więc do widzenia i do zobaczenia. W kontynuacji, choć nie wiadomo. Ogólnie rzecz biorąc. Nara!